patelnice wstęgo-ogonowe. Wyobrażasz sobie? Takie rzeczy. Rzadko się zdarza, że się z nami. Trochę nam opowie pewnie o weekendzie. Wybiegniemy trochę w przód. No aż nie tak bardzo, bo już dzisiaj przecież piątek. Ta, początek weekendu. No i wszystko wskazuje na to, że ten weekend upłynie nam pod znakiem pięknej pogody. Być może się rozpoczyna babie lato, chociaż ta pogoda się w tygodniu będzie nam troszeczkę psuć, bo od zachodu nasuwać się będzie zatoka Niżu. Notabene dzisiaj na północy Europy ten Niż będzie psuł pogodę, a my jeszcze jesteśmy w zasięgu wyżu, co oznacza, że będzie sporo słońca i będzie do nas dopływać powietrze bardzo ciepłe z południa. Super. Szczegóły już za chwilę od Celestyny. Polecamy. Przepiękny wschód słońca dzisiaj mamy nad Warszawą, przy czym widać niestety niskie chmury i widać też zamglenia i mgłę, które towarzyszą nam w wielu miejscach, nie tylko na Mazowszu, ale też w województwie warmińsko-mazurskim, w województwie świętokrzyskim i miejscami też na południu, zwłaszcza na Górnym Śląsku w Małopolsce. Widzialność tutaj jest ograniczona miejscami do zaledwie 100 metrów, więc kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Przy wschodniej granicy jest sporo chmur, pojawiają się też miejscami opady, ale za to w centrum i na zachodzie już teraz pięknie będzie nam dopisywała słoneczna pogoda. No i 16 stopni to jest też temperatura przyjemna jak na pierwszy dzień października. Zdecydowanie 16 stopni, pełnia słońca. Tego Państwu życzymy. To był program Wstaje Dzień, Celestyna Grzybyta, Maciej Dolega, a ja jutro będę w towarzystwie Ani Popek. Do zobaczenia.